Witam po przerwie. Teraz wykładowczynią naszą będzie Katarzyna Roy, kuratorka, redaktorka i autorka tekstów na temat kultury materialnej. Katarzyna od wielu lat prowadzi program Galerii Design w Wrocław. Jednej z ciekawszych Ciekawszego, ciekawszej instytucji dedykowanej designowi. W ogóle BWA w Wrocławiu jest taką ciekawą instytucją, w której jest też sekcja szkła, sekcja designu, czego nie ma wielu BWA w Polsce. No a Kasia to, ten program animuje. Obecnie prowadzi dwa długofalowe projekty. Żyjnia i pole regeneracji, czyli wrocławskie pola irygacyjne. A przedstawi nam wykład pod tytułem Czy design musi być produktem i mam nadzieję, że odpowiedź jest odmowna. Tak. To już właściwie sprawa została rozstrzygnięta na samym początku, ale to może faktycznie jak w takim filmie zamiast tej takiej narracji typu Hudanit, skoro już wiemy, jakie jest rozwiązanie, to opowiem Wam, jak do tego procesu dochodziłam. i. No, jak znalazłam się w miejscu, w którym dzisiaj jestem. To, co widzicie tutaj, to są plakaty zaprojektowane przez Mariana Misiaka, które są, zostały wyprodukowane na 70-lecie, 70. Na 70 rocznicę BW Wrocław. Za taką symboliczną datę przyjmujemy 1952 rok. To 70-lecie odbywało się rok temu. I ta data to jest data, w którym powstała taka lokalna jednostka oddziału Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie, właśnie w mieście Wrocław. Trwało to w ogóle wiele lat, zanim powstała ostatecznie siedziba BWA Wrocław, ale, ale właśnie to 70-lecie, tą datę przyjęliśmy właśnie jako ten taki moment założycielski. I jednym z takich elementów, obchodów naszego 70-lecia to była kampania outdoorowa, którą zrealizowaliśmy w zeszłym roku. I ona miała na celu zaprezentować nas jako jedną instytucję i taką naszą główną, wtedy głównym takim naszym hasłem. Było było hasło, po co nam sztuka w płonącym świecie. Na tym plakacie widzicie zdjęcie Julii Krywicz z 2016 roku, które który postanowiliśmy właśnie wykorzystać na, w, w tej kampanii. A takim a poszczególne galerie jest ich we Wrocławiu cztery. Tak jak wspominała Karolina. Jest galeria szkła i ceramiki, jest design, jest studio i tymczasowa siedziba, taka nasza główna siedziba, mieszcząca się na dworcu głównym we Wrocławiu. No i taką, takim plakatem promującym, czy tam informującym o galerii design, to było właśnie to pytanie, czy design musi być produ produktem. I chciałabym Wam chwilę opowiedzieć o historii tej galerii, dlatego że wydaje mi się, że jest fascynująca, a też jestem na takim etapie, że czuję, że zamyka się mój okres w Galerii Design i to jest też taki moment, kiedy mogę w ogóle wiele rzeczy sobie podsumować i też tą dzisiejszą prezentację tworzyłam też z taką e, intencją. E, ale też e, wydaje mi się, że historia tego miejsca jest dosyć symptomatyczna i dużo opowiada o samym Wrocławiu, ale też o powojennej Polsce. E, galeria jest ulokowana na ulicy Świdnickiej. To jest taki moment, kiedy główny deptak wpada niemalże do rynku. Tutaj po lewej stronie widzicie zdjęcie z lat 70. Co nazywało się wówczas placem młodzieżowym. A tutaj już współczesny kadr pokazujący to takie niesamowite ulokowanie tego miejsca czyli praktycznie w samym centrum Wrocławia. Wrocław, podobnie zresztą jak Kraków, jest bardzo mocno taki centralizowane, więc ta lokalizacja zawsze uważana była za jakiś taki niesamowity, taki. No, Kapitał tej galerii. Ale zanim powstała tam galeria Design w 1993 roku, o czym jeszcze za chwilkę będę opowiadać, mieściła się tam galeria Mały Salon, a jeszcze wcześniej w latach 70. i 60. była znana na cały region, znana na cały region sklep meblarski. Więc to takie genius locji, to takie gdzieś bycie w takiej kulturze materialnej dla tego miejsca no jest, jest, jest pewne jakieś takie kontinuum tego. Ale też w latach 80. to miejsce, co będzie miało znaczenie szczególnie dla tego okresu, w, który, w którym ja byłam zaangażowana, lata 90. i lata 80. -te one też miały taką pretensję do tego, żeby to było takie miejsce, w którym dużo rzeczy się dzieje. Z racji też tej lokalizacji. No i tutaj na przykład widzicie w latach 90., rok jest rok 90. Wrocławskie Realizacje Około Muzyczne, późniejszy, późniejszy festiwal WRO, korzysta właśnie z tej siedziby i tutaj przeprowadza w pierwszy, podobno w Polsce, kurs wykorzystania tak zwanych nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych w pracy artystycznej. Więc ten taki kontekst też przemiany technologicznej, ale też etosu i takiej specyfiki zawodu projektanta, no jest jakoś w tym miejscu bardzo mocno ucieleśnione. Galeria Design powstała w 93 roku. Jestem teraz też na takim etapie opracowywania powtórnie tej historii, tego, tego momentu. To był taki bardzo też ciekawy moment, w którym te centy były, biura wystaw artystycznych straciły swoją jakąś taką ciągłość funkcjonowania w takim odniesieniu do tej sieci BWA, no ale też przede wszystkim straciły swoje dofinansowanie i zanim zaczynały powstawać wydolne wydziały kultury w samorządach, które zaczęły te instytucje przejmować, był taki okres bardzo dużej posłuchy i takiego jakiegoś przerwania logistycznego, i galeria design powstała w wyniku pewnego takiego napięcia które wytworzyło się pomiędzy ekipą ówczesną właśnie była wrocław a magistratem e, i próby zaradzenia sobie e, na tą sytuacją e, wynajmem e, przestrzeni e, takich wystawienniczych na prezentowanie właśnie designu, albo też bardzo często po prostu sprzętu RTV. I w wyniku bardzo, bardzo ciekawego takiego procesu, o którym też mogę Wam później nieco więcej opowiedzieć, jak bylibyście zainteresowani, bo wydaje mi się, że to w bardzo ciekawy sposób pokazuje taki moment transformacyjny w Polsce początku lat 90. W 93 roku powstała Galeria Design. Tutaj widzimy taki dokument założycielski tego miejsca i on jest jest dla mnie dosyć szczególny i zawsze był takim momentem odniesienia. I to, co on opowiada, to, 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 jest dla mnie w ogóle takie istotne, to po pierwsze pokazuje, że design jest bardzo ważnym elementem po prostu kultury materialnej, że jest czymś starszym niż to, jak zazwyczaj umiejscawia się powstanie designu, czyli mniej więcej wraz z rozwojem i wybuchem, i rozwojem rewolucji przemysłowej w XIX wieku, ale też jak wskazuje ten dokument założycielski tutaj w tym miejscu. Mówi o etosie, mówi o etyce, ale mówi też o ekologicznej harmonii, która jego design jest częścią. No i założycielki tej galerii, pani Renata Przygocka, wczesna dyrektorka, i pani Grażyna Dering, wieloletnia też osoba, która współpracowała z, z BWA Wrocław, z wykształcenia artystka ceramiczka. One właśnie tworzyły te podstawy programowe, powołują się na Wandę Telakowską. Pewnie postać Wam doskonale znaną, wskazując, że, że design jest tą właśnie po prostu sztuką dla życia. I tą Wandę Telakowską, która jest osobą dosyć emblematyczną, bardzo dobrze znaną, ale wydaje mi się, że. że to co jest takim mniej może takim, to była wieloletnia, to była założycielka i wieloletnia też dyrektorka artystyczna Instytutu Wzornictwa Przemysłowego działającego do dzisiaj. Osoba, która w okrutnych okolicznościach roku 68 została tej, tej władzy pozbawiona, ale to też jest taka osoba, która przede wszystkim bardzo mocno zauważyła taki potencjał, Wymiany pomiędzy artystami profesjonalnymi, projektantami profesjonalnymi, i też właśnie taką klasą ludową, i artystami, którzy tworzą rzeczy mimowolnie. No i przede wszystkim też osobą, która miała taki bardzo ciekawy w sobie potencjał pedagogiczny. Wydaje mi się, że na tle wielu też takich mężczyzn, to środowisko designu jest takim bardzo mocno zmaskulinizowaną, zmaskulinizowanym środowiskiem. To ta Wanda Telekowska jest cały czas jakąś taką no, świetlistą postacią, na którą zawsze warto się do której zawsze warto wrócić. Ale nie jest też tak, że Wrocław pozbawiony był jakichś aktywności związanych ze sztuką użytkową. Aczkolwiek jak czyta się różne opracowania historyczne, to można zwrócić uwagę na to, że ta działalność zawsze była dla artystów w jakiś sposób upokarzająca. Ciężko mi to zrozumieć z dzisiejszej perspektywy, ale zazwyczaj, na to też się skarżyła bardzo często Telakowska w, 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 w rozmowach, że artyści, zarówno artyści, jak i osoby pracujące w fabrykach, zlecające produkcję, że to są jakieś takie osoby, które są, no jak nie, nie potrafią dowartościować właśnie sztuk stosowanych. Ale Sprawa jest taka, że wielu artystów e, zawsze było zaangażowanych. I tutaj widzicie między innymi e, pracy szklane Natalii Lachlachowicz, e, które zostały zaprezentowane e, na wystawie sztuka użytkowa we Wrocławiu w 67 roku. To jest katalog wydany też e, przez BWA Wrocław. Te, e, te obiekty szklane prezentowane były w zeszłym roku w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych e, we Wrocławiu. No, i stworzyły też pewien, jakiś taki, taki, jakiś ciekawy kontekst dla twórczości tej artystki. A tutaj e, to, o czym Wam opowiadałam w ogóle wcześniej, to znaczy jedna z witryn, tutaj akurat nieistniejącej już galerii e, Awangarda na ulicy Wita Stwosza, wykorzystywana właśnie przez osoby dyrektorskie e, jako taka przestrzeń wystawiennicza, w której, którą można było wynająć, żeby zaprezentować. E, Właśnie e, sztukę codziennego użytku. E, Paweł Jarocki w rozmowie wywiadzie Iwony Kałuży, która opracowuje w tym momencie historię BWA Wrocław, e, opowiadał o tym, że e, te lata 90. E, mówił to też jako osoba z perspektywy m, artysty związanego z, z grupą Luksus, czyli też w jakiś sposób fetyszyzujący e, taką kulturę materialną e, zachodu. Wskazywał, że, że, te, że ta galeria miała też taki no, pewien jakiś fajny w ogóle potencjał, i że to było coś zupełnie w ogóle nowego, i że w jakimś sensie w latach 90. ta galeria wypełniała taką ludzką potrzebę tego, żeby nasycić się pięknymi przedmiotami, No ale też zrozumiałe jest to, że Ciężko było utrzymać taki program pokazujący, będący jakby takim katalogiem, w momencie, kiedy zaczynały się tworzyć takie sklepy jak na przykład IKEA. Ciężko było no, znaleźć uzasadnienie, żeby, żeby traktować przestrzeń wystawienniczą, powiązaną jeszcze w, w sieci BWA, jako taki display do prezentowania e, przedmiotów. No i też w pewnym momencie to takie zapośredniczenie. I taki też bardzo bliski e, mariaż e, ze sztukami wizualnymi sprawiły, że ten program zarówno e, w, pod przewodnictwem mojej poprzedniczki Grażyny Dering, jak i w moim, no to też wytwarzał po prostu jakąś, e, no taką, pe, pewien rodzaj jakiegoś takiego idiomu, że, że nie były to wystawy, które w taki bardzo łatwy sposób mogłyby się znaleźć e, na festiwalach e, designu pomyślonego jako prezentacja właśnie produktów. I gdy ja e, zaczęłam pracę w BWA Wrocław, a muszę powiedzieć, że też nie jestem wykształconą e, ani artystką, ani osobą. Skończyłam kilka lat, e, skończyłam licencję z historii sztuki, ale jestem e, wykształconą filozofką, co wydaje mi się, że ma też taki dosyć no, ważny w ogóle <laughs> ma to ol, olbrzymie przełożenie na to, jak, e, jak pracuję, i że pracuję przede wszystkim. Z pojęciami, z relacjami, mniej faktografia ma dla mnie aż takie, takie, takie znaczenie bardziej po prostu narracja i sposób opowiadania historii. To dla mnie też takim w ogóle po prostu takim, takim pomysłem na poprowadzenie w ogóle tej galerii było to, żeby w jakiś sposób odróżnić się od tego, co mieliśmy wtedy. Na wyciągnięcie ręki w 2009 roku. I e, to był taki moment złoty okres e, rozwoju designu w Polsce za, m, za, przy wsparciu różnych e, instytucji. E, design polski był pokazywany e, na całym świecie, było o tym bardzo głośno. Było to z najczęściej obiekty, produkty, które nie były. E, Efektem współpracy artystów z przemysłem, ale były to bardzo krótkie serie, bardzo takie dosyć chałupniczo wyzrealizowane rzeczy. Pamiętam, że wtedy Wogna Świątkowska powiedziała taką ciekawą rzecz, że sponsorem polskiego designu jest Poczta Polska, bo są to w ogóle małe w ogóle rzeczy, które w ogóle w bardzo sprytny sposób można przekazać z jednego miejsca na drugi. I wydaje mi się, że to był też taki moment, w którym bardzo mocno usankcjonowało się. To ta taka ambiwalencja designu, że z jednej strony design jest przecież w ogóle wszystkim, co nas otacza, ale z drugiej strony wyrażenie designerskie zawsze oznaczało coś takiego autorsko opracowanego, takiego wyróżniającego się niebanalnego w tych latach dwutysięcznych, szczególnie zabawnego, kolorowego. Bardzo pięknie to pokazała wystawa, moim zdaniem, muzeum w budowie, ta pierwsza, która była w przestrzeni Emilii, kiedy pokazy, został zaprezentowany ten właśnie design pokazywany na między. Narodowych festiwalach, właśnie na tle rodzimego wytwórstwa, czyli, czyli naturalnego asortymentu sklepu Emilia. I to było, właściwie było takie moje pierwsze zadanie, z którym chciałam się zmierzyć. I Rozpoczęliśmy takim projektem, który nazywał się Goodbye Design, i to był taki bardzo. E, długotrwały proces, kilkumiesięczny, który, na który składał się przede wszystkim program publiczny, wystawa cieni, e, czyli jak najmniej takiego produkta, produkt, prezentacji w ogóle produktów, a jak najwięcej e, przede wszystkim rozmów i dyskursu. I e, ten plakat, który tutaj widzicie, to jest plakat, który został zaprojektowany przez Dominika Cymera, i on prezentuje e, RMCR e, imsów w, w płomieniach. On został wybrany ze względu na to, że jest to w tamtym czasie był jeden z najbardziej takich emblematycznych, ale też dla pewnego takiego myślenia, czym jest design, że jest właśnie takim luksusowym przedmiotem, czymś takim wyjątkowym, który podnosi pewien jakiś status społeczny, no ale to też jest o tyle istotne, że jest to taki produkt, który został zaprojektowany przez IMS w pewnym momencie, gdy mieli już za sobą bardzo długą taką tradycję, praktykę tworzenia rzeczy ogólnodostępnych, oni to zaprojektowali jako obiekt luksusowy. No i to Wrzucenie w ogóle w płomienie tego, tego fotela miało miał wskazywać, miało wytwarzać jakąś taką iskrę, właśnie do takiej gorącej dyskusji, co nowego nas czeka, jakie są nasze nowe wyzwania, jak możemy m, wykorzystać w ogóle narzędzie, które nam e, design oferuje. E, I te płomienie, one e, tutaj zdradzę się z wa, Wam z moich ówczesnych fascynacji. Zresztą nie wstydzę się ich nawet i dziś. To jest akurat kadr z filmu Antonioniego Niego Zabriskie Point. I to jest taki film, który opowiada w latach 70. o ruchach kontrkulturowych w Stanach Zjednoczonych. I tam ma tylko nie będę już bardzo zagłębiać się w, w plot tego filmu. Ale opowiem o tej takiej scenie finałowej, e, która właśnie odbywa się w Dolinie Śmierci i w takim bardzo e, przepięknym, hipnotyzującej sekwencji wybuchających przedmiotów codziennego użytku. Co ma też pokazywać pewną jakąś taką krytykę konsumpcyjnego nachylenia klasy średniej, klasy właśnie tych ludzi, wobec których bohaterowie filmu buntują się. Więc to była jedna z, z takich pierwszych wizualnych inspiracji, ale w ogóle w tamtym czasie dosyć intensywnie poszukiwałam jakiegoś takiego oparcia dla, dla takiego designu, który właśnie nie jest pomyślany jako stylizacja przemysłu, czy jako Przedmiot, który jest, jest, podnosi pewien jakiś status społeczny. E, I szukałam jakiejś takiej nowej tradycji e, dla, e, dla tego, jak można byłoby o designie e, mówić. Jednym z takich e, przykładów jest manifest e, z 60 Boże, teraz nie chciałabym was skłamać. wydaje mi się, że nie z 1968. To byłoby zbyt pięknie. Już nie pamiętam, teraz wydaje mi się, że to jest jakiś 62, wydaje mi się, tak? Ktoś co, coś co powiedział? 64, coś takiego. No i to jest, e, znasz ten manifest. No i to jest. Tak, tak. No i to jest e, opowiem o tym tylko jednym. E, ale to było w ogóle te lata 60. 70. one były bardzo mocno rozpolitykowane i bardzo dużo e, też osób właśnie z tych przemysłów kreatywnych, z designu przede wszystkim z architektury, było bardzo mocno zaangażowane w, w taką dyskusję właśnie o narastającym e, konsumpcjonizmie. I to jest manifest, który został podpisany przez projektantów graficznych głównie na zawołanie Kena Gerlanda, zresztą człowieka bardzo mocno powiązanego z, ze środowiskami polskich projektantów. Osoba, która zresztą miała domek letniskowy nad Polskim Morzem i to było w ogóle podstawą właśnie tych rozmaitych relacji. No i w tym manifestie, jak, jak czytacie, jest mm, przede wszystkim taka niezgoda na to, że talent i potencjał klasy kreatywnej Wykorzystywane jest, mówiąc w skrócie, do tego, żeby akumulować, żeby wzniecać właśnie potrzeby konsumpcyjne. No i że, że są rozmieniane na drobne, na rzeczy takie w ogóle trywialne, jak na przykład tutaj jest chyba pasta do zębów albo kocia karma, że projektanci chcieliby no, zajmować w ogóle zajmować się poważniejszymi tematami. Takim innym też przykładem takiego. No, takiego to, to jest właściwie magazyn, nazywa się Hall Earth Catalog. I on był wydawany, wydawany dosyć krótko, bo w latach 68-72 przez Stewarda Branda, i on jest uważany za taką wśród takich osób, którzy zajmują się takim projektowaniem zorientowanym ekologicznie albo właśnie na regenerację, jako jeden z takich proto Wikipedii, dlatego, że to był taki zbiór. Hmm, który, jak właśnie tutaj autor e, wskazywał, to była taka najważniejsza rzecz. Access e, to tools, czyli dostęp do narzędzi. I był to, można właściwie powiedzieć, zin, który. Jest z jednej strony takim katalogiem razem z cenami, ale prezentuje, jakby podszywa się pod katalog sprzedażowy, ale wypełnia to zupełnie innymi w ogóle treściami niż amerykańscy domokrążcy. Tutaj na przykład Macie prezentację kopuł geodezyjnych e, Bukiego-Fullera. E, A taką kolejną postacią, która w ten, w ten czas była, no, taką dla mnie szalenie w ogóle inspirującą, to był oczywiście Wiktor Papanek. Dziś już osoba, osoba bardzo dobrze rozpoznana. W tamtym czasie, 10 lat Temu, to jest było 15 lat temu, osoba, w sumie dosyć, dosyć mało jeszcze znana. I to jest e, taki autor dwóch książek, które zrobiły wtedy na mnie no, chyba takie największe wrażenie. Pierwsza to jest. E, Design dla realnego świata. On został też wydany w języku polskim. To jest książka z 70. on ją pisał w, lat, w roku 70. została wydana w 71. a druga książka stworzona razem z Jamesem Hennessey'em, to jest Nomadic Furniture. I to była też taka książka, która była taka dla mnie w ogóle bardzo inspirująca też za, przez względ na w ogóle samą taką edycję, dlatego że ona składała się z odręcznych zapisków. No była właściwie taką manifestacją. DIY, bo pokazywała jak e, e, osoby, które, m, dla których rynek nigdy nie stworzy asortymentu, bo są to osoby, które są wagabundami, nomadami, żyją w ogóle po prostu e, też na granicy wydolności finansowej, jak mogą w ogóle stworzyć dla siebie e, tanio i ekologicznie, co miało to znaczenie bardzo duże dla papanka. W, też z materiałów zużytych, nie angażując wielkich procesów e, przemysłowych, e, nie będąc w ogóle po prostu klientem, tylko jakby znając w ogóle pewne technologie, jak e, stworzyć, stwarzać wokół siebie świat. I Babanek e, był takim w ogóle człowiekiem, zresztą na fali też jego wystawy, która była parę lat temu, Vitra Design Museum, powstał e, też duży katalog, e, bardzo, bardzo ciekawa, Biografia napisana przez Alison Clark, e, która pokazuje bardzo taką złożoność tego niesamowitego projektanta, który z jednej strony był e, dziekanem Design Council w Instytucie Sztuki w California Institute of Art, ale też był, e, też był osobą, która, która udzielała się w UNICEF-ie, która, która współpracowała z rozmaitymi agencjami. On jako pierwszy też mówił o potrzebie takiej zdekolonializowania, designu, wskazując, że, że kraje tak zwanego globalnego południa są. No, no są w dużej, w dużej mierze pokrzywdzone z racji takiego okrutnego konsumpcjonizmu krajów rozwiniętych. Był też takim autorem wielu bombomotów. On na przykład mówił, powtarzaną do znudzenia, jak gdzieś najprawdopodobniej przeczytacie o papanku, to najczęściej będzie się w ogóle o tym mówić, że zawód projektanta jest zawodem e, najbardziej niebezpiecznym na świecie. To jest jeden z takich najczęstszych bombomotów, mniej reprezentowany w piśmiennictwie. To jest to, że design jest e, alfonsem dla dużych e, też graczy biznesowych. Ale dla mnie w ogóle tutaj taką rzeczą, którą chciałam w ogóle powiedzieć. To jest to, że wskazuje, że jest, że design jest po prostu potężnym narzędziem i jak każde narzędzie, w zależności od tego, jak jest stosowane, to e, no, takie, takie, takie będzie, będzie tworzył inne konsekwentnie światy. I wróciłam sobie do tego tekstu z 2009 roku, jak wtedy widziałam ten świat. I e, widzę w, dużo w tym takiego eksperymentu, takiego otwarcia się na eksperyment i e, tego, że... Mm że nie było to jakiś taki w ogóle program, który był bardzo mocno wykuratorowany i taki, nie miał on takiego charakteru prezentacyjnego. Była to raczej sytuacja takiego dziania się i raczej zaproszenia osób do, do, do różnych dyskusji. Przewijało się tam dużo jakichś takich wątków katastrofy, pytania co z architekturą po architekturze. To był też taki czas, kiedy... Hotel Polonia, czyli polski pawilon w Wenecji, dostał Złotego Lwa. Pamiętam, że wtedy też właśnie dyskutowaliśmy po raz pierwszy o tym, jakie będzie to przyszłe życie budynków za to na przykład 100 lat. Wtedy też był raport IPCC i był w 2009 rok i wtedy też pewne, te wszystkie jakieś takie aspekty ekologiczne były, były w ogóle bardzo, w ogóle gorące. Ale to, co i wydaje mi się, że ten tekst w jakimś sensie, ten tekst programowy w jakimś sensie do tego się odnosi, ale to co, to, to, co chyba mnie najbardziej w ogóle zaciekawiło w nim po tych wszystkich latach, to jest to, że nazwałam to programem ambiwalencji. I w sumie do dzisiaj mi się to w ogóle bardzo podoba i podoba mi się to, że, że design jest po prostu ambiwalentny. To znaczy, dziś już bym nie powiedziała z takim, nie wiem, buńczucznym wyrażeniem, że. Rynek jest zły, nie powadałabym w ogóle może w jakieś takie jakieś radykalizmy. Wydaje mi się, że, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Nie potrafiłabym dziś też tak uwieść się łatwo papankowi, który dzisiaj z mojej perspektywy jest jednak trochę takim neoludystą, który ma niską wiarę w przemysł i Wydaje mi się, że, że sytuacja po tych, po tych kilkunastu latach dużo bardziej jest skomplikowana. No i tutaj chciałabym o tym trochę opowiedzieć. A jako przykład tutaj może jeszcze podam Tinkan Radio. To jest jako taki przykład ambiwalencji. To jest jeden z takich najsłynniejszych produktów stworzonych przez Papanka razem z, z jego uczniem. I to jest taki obiekt, który powstał na zamówienie amerykańskiej armii dla wiosek indonezyjskich, które, w którym bardzo trudno było się skomunikować, i radio, które miało być w ogóle bardzo tanie, w bardzo prosty sposób realizowane, no miało, miało być też takim narzędziem służącym właśnie do komunikacji, do wymiany informacji i do wspierania tym samym też, też mieszkańców tych, tych wiosek, tak żeby mieli w ogóle równy dostęp do informacji, ale z drugiej strony, na przykład dzisiaj po tych kilkunastu latach, Spotykam się w ogóle jednak z takimi ocenami, że jest to jednak praca, która w jakimś sensie też pokazuje e, pewien, e, pewne jakieś takie niebezpieczne, neokolonialne nachylenie e, projekt, e, właśnie w dyscyplinach projektowych. Drugim takim ambiwalentnym przykładem byłby spinacz Bartosza Muchy z 2008 roku. Bartosz Mucha też miał swoją wystawę w, ogóle w tym pierwszym roku funkcjonowania galerii. Pokazywał wtedy taki projekt 12% normy, w którym prezentował m.in. schron dla ofiar kataklizmów, albo właśnie też uciekinierów przed wojną. A ten spinacz jest taki strasznie ciekawy, dlatego że on miał być taką największym przykładem. E, takiego biednego projektowania, którego Bartosz e, m, był w Polsce pionierem, ale z drugiej strony, też w ogóle taka ciekawa historia zatoczyła krąg, dlatego że parę lat temu e, obiekt ten, który zresztą w ogóle był bardzo popularny, e, był takim oficjalnym gadżetem, na przykład, IAMU, y e, został w Chinach podrobiony i masowo jest sprzedawany i Bartosz nie ma do tego. Nie ma w tym żadnego swojego finansowego udziału, więc to też w ogóle po prostu pokazuje, że, że nawet to, co jest intencjonalne, intencjonalnie ma być nierynkowe, ma być intencjonalnie krytyczne, e, potrafi znaleźć w ogóle swoje uzasadnienie na rynku. No i myślę, że takim, taką czapą, pod którą mogłabym e, rozmaite te aktywności w galerii. Mm, złapać, to byłoby oczywiście projektowanie spekulatywne. I tutaj e, odniosłabym się do bardzo ciekawej książki Moniki Rosińskiej "Utopie Designu". Wydaje mi się, że to jest jednak w ogóle książka w Polsce, która w taki systemowy sposób pokazuje w ogóle tę tradycję w ogóle designu, która oparta jest właśnie ym, o <laughs> O tą tradycję, która nie jest powiązana z, z właśnie z przemysłem, tylko raczej właśnie jest, jest, jest związana z takimi ruchami kontrkulturowymi, albo jest też spekulatywna, krytyczna, partycypacyjna. E i właśnie Monika duża w ogóle po prostu pisze w tej książce o pewnych jakiś takich niuansach historycznych. Stara się je w ogóle wszystkie usystematyzować, więc bardzo Wam polecam. Zresztą to jest książka wydana tutaj przez krakowski Uniwersytet I to od razu może też w ogóle powiem taką rzecz, którą zaplanowałam, że powiem sobie na początku, że Kraków na scenie, takiej Polskiej w ogóle wydaje mi się super uprzywilejowany, jeżeli chodzi. O design, a to ze sprawą e, no, też takiego w ogóle środowiska, które tutaj e, w ogóle jest bardzo w ogóle silne. E, wieloletnie wy, wy, wydawanie wydawnictwa 2 plus 3D, które jest taką właściwie. No, tworzył jakąś taką podstawę wiedzy na temat designu, tam też zawsze było trochę miejsca na takie w ogóle projektowanie spekulatywne no i przede wszystkim to to co pewnie, pewnie też dobrze znacie to jest środowisko wokół autoportretu, tutaj w, w Krakowie to też jest jakieś po prostu niesamowite, niesamowite, silne, intelektualne środowisko właśnie prezentujące w ogóle to ujęcie designu, które no, do, 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 do którego wciąż mam słabość. To może jeszcze takie dwie książki, bo przy okazji taki w ogóle ma praktyka book clubowa. Wydaje mi się, że, że cały czas nam bardzo, bardzo mało mamy tych książek na rynku polskim, w języku polskim na temat designu. A propos też świetne wydawnictwa tutaj związane z charakterem. No ale takie dwie książki, które wydaje mi się, że one wymagają takiego natychmiastowego właśnie przełożenia i uzupełnienia tej historii polskiej. To jest właśnie książka Duni i Rabi i właśnie opowiada o historii właśnie takiego spekulatywnego, czy wykorzystania spekulacji w projektowaniu. No i druga w ogóle książka, Design after Capitalism, która właśnie pokazuje czym właśnie mogły być projektowanie, jeżeli nie byłoby narzędziem Akumulacji kapitału. E, dwa dosłownie przykłady e, takich, projekt, e, takich projektów spekulacyjnych e, w Galerii Design. E, pierwsze to jest e, Rysunek Macieja Siudy z 2017 roku. On został zaprezentowany na wystawie Zoe Polis. To jest taka wystawa, która opowiada o relacjach międzygatunkowych i o projektowaniu jako właśnie narzędziu, które te, te, te relacje wytwarza. I to jest taka praca, która ma charakter spekulatywny, ale z drugiej strony wydaje mi się, że, że też jest najbliższa w ogóle temu, o co moglibyśmy powalczyć, gdybyśmy już tutaj z takiej pozycji w ogóle Krytycznej chcieli, chcieli wyjść, i to są nowe, nowe warunki techniczne. Warunki techniczne to jest taki zbiór pewnych normatyw do tego, jak coś ma zostać zaprojektowane, jakie są w ogóle ustalenia, jakie są w ogóle ustawy, jakie jest w ogóle prawo związane z stworzeniem po prostu takiej miejskiej infrastruktury. No i Maciej Siuda zaczyna swoją pracę w tym 2017 roku od tego, że na marginesie dopisuje dla ludzi, i, e, I nie tylko. I zaczyna w ogóle po prostu dopisywać różne w ogóle fragmenty ołówkiem na marginesie, a potem tworzy w ogóle rysunek, jak mogłoby wyglądać po prostu nasze miasto, gdybyśmy jednak spojrzeli e, na nie mm, z tej takiego nieantropocentrycznego punktu widzenia, projektując też, e, znaczy zostawiając przede wszystkim, bo ostatecznie o tym jest to projektowanie. E, alocentryczne, czyli takie wychodzące poza, e, poza potrzeby człowieka, e, że najczęściej jest po prostu tworzeniem, jest, jest zostawianiem pustki, e, która bardzo szybko e, przyroda jest w stanie wypełnić. Tutaj jest inne zdjęcie z tej wystawy Zoopolis na, e, na pierwszym planie Alicja Patanowska e, ze swoim kompostownikiem. To też była taka w ogóle bardzo, bardzo przyjemna sytuacja w warunkach wystawienniczych, móc też obserwować rozpad e, substancji e, materialnej. Bardzo to, było, bardzo to było przyjemne. Z tyłu okładki magazynu, kabinę zaprojektowane przez Font Arty, które starają się na podstawie istniejącej wiedzy wcielić się w to, jak, e, jakie są aparaty. Wizualne zwierząt, na przykład krewetki albo wilka, i pokazujące ten sam obraz polskiego lasu, widziane w sposób taki spekulatywny właśnie przez, przez innych mieszkańców. Z tego, oczywiście, jest też książka, którą Wam serdecznie polecam. W tej książce mój artykuł, e, też dosyć pojechany, bo nazywa się Radio Zoepolis. Jest to ramówka nieistniejącego międzygatunkowego radia do. Stworzenia i wrazem z zamówieniami kompozytorskimi, które złożyłam, ale te rzeczy nigdy w ogóle nie powstały, bo to wszystko wytworzyło się w mojej głowie i w głowie zaproszonych projektantów i artystów. To jedna z odsłon tej, tej wystawy, ponieważ to jest taki projekt, który się cały czas rozwija, była też prezentowana tutaj w Krakowie w Galerii Nośna. Swoją drogę jestem ciekawa, czy te galeria jeszcze jeszcze istnieje na Zabłociu, bo my kiedy robiliśmy tą wystawę to już tam była bardzo mocna, silna taka frakcja budowlana, która tworzyła właśnie zabudowę. Mieliśmy jeszcze taką właśnie możliwość pracy, pracy z tą niesamowitą przestrzenią, wykorzystując też istniejących mieszkańców pozaludzkich tej, 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 tej budowli. Teraz też pracujemy w takiej grupie z to polisowej, Tutaj może tylko taki mały w ogóle trend. Na Wyspie Sobieszewskiej planujemy wrześ we wrześniu tego roku takie jakieś różne jakieś działania, więc gdybyście byli na Pomorzu we wrześniu to miejcie to na, na uwadze. No i drugi taki projekt, który wydaje mi się też w ogóle bardzo ważny e, z dzisiejszej mojej perspektywy tym, czym się zajmuję, to jest Ziemia i Woda. Bardzo możliwe, że już go znacie, powiem, że Agata Wyźniczka u was już tutaj była. E, oni tworzyli e, tą niesamowitą wystawę e, w sensie scenografię dla, do tej wystawy, bo cały projekt jest wynikiem takiego eksperymentu pomiędzy bardzo rozbudowaną grupą e, zarówno kucharzy, jak i naukowców, projektantów, artystów. I w wyniku tego powstało, to też było takim dla nas takim niesamowitym, jakimś takim nowym standardem, bo, 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 bo całkowicie bo ta wystawa zrealizowana była z rzeczy, które po prostu mieliśmy, znalezione pod względem takim scenograficznym, nie wiem czy Agata o tym opowiadała, ale to było takie w ogóle bardzo, bardzo jakieś takie ciekawe doświadczenie dla nas, w ogóle wtedy, które wprowadziło też, jakby zwróciło, zaczęło się od inwentaryzacji naszych śmieci. A skończyło się właśnie na, na projekcie Boot Cudu i, i współpracy właśnie z tym kilkudziesięcioosobowym teamem. I obecnie to, nad czym, nad czym pracujemy, też w takim charakterze eksperymentalnym i spekulatywnym, nazywa się Laboratorium Badań Nad Szczęściem. Mówię o tym dlatego, że bardzo często pracujemy w, takich, w trybie grup roboczych, do których zapraszamy rozmaite osoby. To jest, taka, to jest taka, taki projekt, który kuratorowany jest m.in. po stronie polskiej przez Bognę Świątkowską, realizowany przez Getty Instytut Warszaw. I to jest pięć instytucji publicznych, które wytwarzają, stają się koproducentami wiedzy, tworzą takie grupy badawcze, każda z instytucji zajmuje się innym tematem my dopiero z tym tematem ruszamy. Naszym tematem jest regeneracja gleby. Gdyby ktoś była zainteresowana w ogóle taką rozwijaniem, e, tworzeniem takiego właśnie takiego book clubu, który często jest naszym w ogóle formatem albo jakiegoś takiego wspólnego research to, to, to zapraszam do kontaktu. To jest nasz punkt wyjścia, to znaczy mierzymy się w ogóle z tym, jak e, wyglądał ten idealny, komfortowy obraz świata, wytwarzany na początku XX wieku. Tutaj widzicie na przykładzie High Rise City, czyli piękna, utopijna w ogóle przestrzeń, wtedy uważana za piękną. W ciągu stulecia ten, ten kanon piękna bardzo mocno się w ogóle zmienił, no ale generalnie w tym w laboratorium badań nad szczęściem chodzi o to, że że jesteśmy gotowi do tego, żeby przyznać, się, że, e, że komfort jest niesprawiedliwie dystrybuowany na świecie, że jesteśmy beneficjentami komfortu, że wkrótce komfort i stała temperatura 21 stopni od zimy do lata w naszych wnętrzach będzie zbyt energochłonna i niemożliwa w w dostarczeniu i to co musimy po prostu zrobić to po prostu zmienić nasze jakieś w ogóle po prostu nawyki, no i wraz z tym pewnie zmieni się nasza materialność, ale też do tego jak, jak, możemy, jak możemy funkcjonować w, razem z przyrodą, no i jako taki na antypodach właśnie takiego super miasta prezentacja dawnego lotniska w Monachium, która została właśnie zrewitalizowana i zrenaturyzowana. I opowiem jeszcze o jednej króciutko, jednej w ogóle fajnej kobiecie w świecie designu, to jest Paula Antonelli, to jest osoba, która osoba kuratorka z, z Momy. Ona zrobiła wspaniałą wystawę z bardzo dużym też takim zasobem wiedzy, też z taką dużą bibliografią, która jest ogólnodostępna. Nazywa się to Broken Nature. To było w ramach Trienale di Milano. To jest taka impreza, która tworzy pewną, no, taką kontrpropozycję dla programu designu w Mediolanie, które jak wiecie, albo sobie wyobrażacie, jest po prostu też na no, takim, no, jest stolicą właśnie tego, tego konserwatywnie, konwencjonalnie pomyślanego designu. A wystawa właśnie Pauli Antonelli właśnie opowiadała o e, takim przerwanej relacji człowieka, z naturą i o tym, jak można, możemy ją odzyskać właśnie przy użyciu infrastruktury i narzędzi projektowych. I to, co ona też, to, dlaczego też ją tutaj w ogóle wskazałam, to jest to, że bardzo często w naszej w ogóle galerii posługujemy się takim schematem laboratorium. Antonelli o tym opowiada, że to jest laboratorium społeczne że galeria, muzea to są takie miejsca, w których prezentuje się nie to, co istnieje, ale to, co. Może zaistnieć i stają się takimi ważnymi e, agentami właśnie wyobraźni publicznej. E, I te laboratoria, często też z, e, przez nas nazywane wystawami e, wystawa, wystawa miejsce. To jest tak, taki idiom, który, e, który sobie gdzieś wypracowaliśmy przez, przez te wszystkie lata. I to są takie właśnie wystawy, które nie prezentują w ogóle czegoś, a bardziej design performują. Czyli nie jesteśmy taką galerią, której, nie wiem. Już teraz w większości rzeczy związanych z designem można w ogóle dotykać, ale my w ogóle raczej staraliśmy się zawsze tworzyć takie całe w ogóle też środowiska w ogóle do, do, do prezentacji. To jest na przykład wystawa, która miała prezentować książki. Wytworzone przez instytucje kultury, bo w ogóle taki mm, kazus artysty, projektanta, projektantki, którzy współpracują z instytucjami kultury, którzy się specjalizują w, tej, w, tym, w, w tym nurcie jest, jest dosyć ciekawa. No i to była w ogóle wystawa, która polegała na prezentacji książek, ale ona była w formie takiego salonu z takim wielkim łóżkiem publicznym, które mogło pomieścić kilkanaście osób. I to była taka nasza jedna z propozycji na jesień 2015 roku. Ale też te, te, te laboratoria, one też się zawsze w ogóle rozwijały i w drugiej części galerii zawsze coś się działo. I tutaj akurat dokumentacja takiego projektu, który był dla nas super w ogóle istotny, ale jakoś nigdy nie doczekał się, doczekał się trzech edycji, ale potem jakoś gdzieś zamilkł. To jest kopublikacja, czyli takie wspólne uczenie się jak projektować książki. E, i wspólne projektowanie tej książki w grupie też takich kilkunastu osób. Tutaj taki efekt e, końcowy e, tego. Czy też inny taki nasz projekt realizowany właśnie w takich grupach badawczych, poświęcony wrocławskim cyfrom taborowym, wydaje się rzeczy dosyć e, marginalna, nieistotna, ale była dla nas jakimś przedmiotem rocznego zainteresowania, kiedy właśnie w takiej interdyscyplinarnej grupie też e, przy okazji badań nad historią tych cyfr udało nam się dużo rzeczy ustalić na temat historii, e, historii Wrocławia, bo jak się okazało, cyfry te niezmiennie wykorzystywane są przez e, przedsiębiorstwo komunikacyjne od 1877 roku. Już może tak troszeczkę przeskoczę, bo powiem wam, że w tej wogę swojej podróży sentymentalnej trochę w ogóle po prostu widzę, przesadziłam w ogóle z tym materiałem. Jest może taka jakaś dosyć najwcześniejsza rzecz, która pokazuje, e, czym może być taka wystawa designu, to jest e, Alicja Patanowska, która w zeszłym roku e, w wyniku też <laughs> takich no, okoliczności obiektywnych, w wyniku pandemii i pracownia na Akademii Sztuk Pięknych, została zamknięta, więc ona nie miała możliwości e, dokończenia swoich prac przed wystawą, więc. E, w międzyczasie też wybuchła wojna, i w i zdecydowałyśmy się po prostu przenieść pracownię Alicji do, do galerii, pozwolić jej w tym samym też na no spokojnie dokończyć, dokończyć jej pracę i e, też testować, jakie są w ogóle możliwości, nie wiem, jak, jak, jak włączać w publiczność do, do takich w ogóle procesów, które są w ogóle bardzo delikatne i które wcale nie, nie są takie spektakularne jakby publiczność mogła po prostu oczekiwać i raczej wprowadza dużo takiego um, oczekiwań po stronie w ogóle publiczności, ale też e, pewnych jakichś takich regulaminów, która może dla przyjemności nie jest. No z doświadczenia wiem, że ludzie do galerii lubią przychodzić, po prostu oglądać w ogóle rzeczy, nie zawsze lubią się tak bardzo w ogóle angażować. A to sytuacja była dosyć, dosyć taka intymna, bardzo, bardzo, bardzo delikatna, ale też dzięki charyzmie e, Alicji, wydaje mi się, że na tamten czas w ogóle bardzo trudny e, psychicznie w ogóle dla wszystkich, e, wydaje mi się, że to była taka najlepsza rzecz, którą mogliśmy zrobić. I to jest tutaj jeszcze takie małe wyznanie, moje takie, takie ukochane miejsce w Europie, to się nazywa Atelier Luma, jakbym miała sobie wyobrazić przyszłość Galerii Design to wyobrażałabym sobie ją właśnie tak, czyli jako takie miejsce, w którym projektanci przybywają na rezydencjach, albo współpracują z lokalnymi przedsiębiorcami, mieszkańcami w celu wypracowywania różnych jakichś ciekawych materiałów. Tutaj na przykładzie takie dwa projekty w LUMy, ten po mojej lewej stronie, właśnie też to jest, to jest taki Taka, taki obiekt zrobiony z resztek, ten po lewej jest zrobiony z resztek ryżu, a ten po drugiej jest zrobiony z resztek słonecznika i jest takim w ogóle po prostu wielomiesięcznym projektem badawczym, tak w ma pracuje się mają przy tym możliwości też takie technologiczne, żeby różne rzeczy w ogóle tworzyć. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki najfajniejszy w tym momencie pomysł na, na takie galerie, które czy instytucje, które zajmują się designem, czyli w ogóle po prostu tworzenia jakichś takich możliwości też e, testowania, eksperymentowania technologicznego. E, I to pozostałość z ryżu tworzy ochronę brzegową, e, ponieważ e, Lokalnie dostrzega się tam zanik liny brzegowej, więc pozostałość z łodyg ryżu wykorzystywana jest właśnie do tworzenia takich, takich siat. A po prawej taki alternatywny materiał biomateriał który wykonany jest właśnie z pozostałości monokultury słoneczników który jak wiecie, w Arl jest też czymś specyficznym. No i takim ostatnim wystawą, miejscem jest Żyjnia. To jest projekt z 2019 roku i taką jego, to jest takie, takie miejsce stałe w galerii, którego, której celem, którego celem było w ogóle to, żeby po prostu ten, ten cały taki program performatywny naszej galerii mógł być realizowany. My tutaj, to jest w ogóle przestrzeń, która też jest taką przestrzenią, w którą się współdzielimy z, z innymi osobami, na przykład nie wiem, jest tutaj mała sala kinowa, można tutaj zrealizować y, mm, swój jakiś w ogóle pokaz, recital. Jest to przestrzeń, która jest dobrze udźwiękowiona. I my tam realizujemy nasz program, ale też y, właściwie na jak tylko jeżeli kalendarz na to pozwala, to każdy może z tej, tej, tej przestrzeni skorzystać. Na no sama przestrzeń bierze swoją taką typologię z idei domów zdrojowych czy pałaców zdrojowych, których Dolny Śląsk jest stolicą. I jest no istnieją one w zagęszczeniu. I to jest taka w ogóle typologia, taka w ogóle bardzo dobrze przeze mnie rozpoznana, w ogóle już od dzieciaka, bo jestem z regionu. To jest taka typologia, która w ogóle pozwala właśnie na to, żeby ma taki duży, taką dużą możliwość angażowania ludzi, wykorzystywania tej przestrzeni. Że to jest miejsce, do której można, no nie jest to taka w ogóle przestrzeń oczywista. Można przyjść napić się wody, ale można też przyjść poczytać książkę na randkę, można zorganizować wykład. No wszystko I też jest właśnie taką przestrzenią, która jest taką przestrzenią po prostu otwartą. Irnia jest też przestrzenią sensoryczną, posiada swoją ścieżkę dźwiękową. E, mamy bardzo dobre nagłośnienie kwadrofoniczne, nawiązując tym samym też do tradycji e, takich dolnośląskich, wrocławskich eksperymentów dźwiękowych jeszcze z czasów przedwojennych. I jest też przestrzenią, która ma swój zapach. Jest W takiej wersji podstawowej jest to zapach e, geranium, który tam hodujemy. I wtedy, w czasie, w którym w ogóle powstawała Żyjnia, to taką inspiracją e, dla mnie były słowa Claudio Rize, który właśnie e, widział właśnie zapach jako taką ostatnie ostatni właśnie terytorium łowieckie, które sprawi, że, że jeszcze, że, że musimy, wyobrażam sobie to wtedy, że Żynia będzie takim miejscem, z racji tego swojego, swojej takiej konstytucji, e, miejscem, w którym za nic się w ogóle nie płaci, też takim miejscem, w którym po prostu można na swoich zasadach e, i wedle swoich w ogóle potrzeb z niej skorzystać, ale też, że będzie tworzyła taką przestrzeń treningową dla ludzi e, i też e, tu chyba powinnam może to jeszcze zaakcentować, że, że to, co wydaje mi się w ogóle po prostu bardzo ważne w galeriach sztuki i w ogóle w środowiskach artystycznych, projektowych, to jest to, Że one tworzą jednak taką alternatywę dla w ogóle bycia konsumentem, że człowiek po prostu w przestrzeni publicznej nie musi być konsumentem, może być, może być kimś innym. Nie są to moje słowa, są to słowa Jerzego Rosowicza, ale absolutnie się, absolutnie się pod nimi podpisuję. Więc. Ta ostatnia rzecz, która jeszcze nie czyniła z nas konsumentów, to jest właśnie ten zapach. No i wtedy intencja przyświeca, żebyśmy byli takim miejscem treningowym, że następnym razem jak będziemy szli z któr zwabieni jakimś pięknym zapachem po to, żeby w ogóle coś kupić, to żebyśmy już wiedzieli, że, że nie. Ale ona początkowo też powstała jako taka przestrzeń do prototypowania i na przykład i do takiego performowania designu. To jest na przykład taki obiekt Balneo, który, który mamy na wyposażeniu, że z niego nie korzystamy w reżimie higienicznym. W otworzyła się na chwilę przed, przed COVID-em, w takiej wersji swojej rozszerzonej. I pamiętam, że w naszej toalecie osoby korzystały z, tej, z tego zestawu Balneo. To jest to była praca dyplomowa, praca dyplomowa Konrada Dybickiego z ASP w Warszawie. I to jest taka w ogóle, że można było sobie zirygować zatoki, inhalować i tak dalej. I pamiętam, że właśnie w lutym 2020 roku wszyscy chodzili do toalety w Rzyni, żeby irygować swoje zatoki, a parę dni później wybuchła właśnie pandemia. I to, i to było, wymagało jakiegoś takiego. No ale to jest właśnie przez to, że w ogóle też Żyjnia e, jest e, taką przestrzenią w ogóle po prostu takiego dziania się. E, ona też e, i odwołuje się w ogóle do jakichś takich właściwości sanatoryjnych. Więc star staraliśmy się, żeby zawsze tam jakieś takie paramedyczne procedury tam wprowadzić. Oczywiście COVID w tym bardzo mocno namieszał. Ale nie zrobiła coś dużo, dużo więcej. To w ogóle po prostu pandemia też, jakie miała w ogóle dla mnie w ogóle po prostu swoje konsekwencje, takie w rozpoznaniu, z wyjś wyjścia po prostu z galerii, że nagle zobaczyłam, że istnieje w ogóle świat poza galerią i że program też może być realizowany, niekoniecznie w ogóle w galerii. To autentycznie w 2020 roku dopiero to, to zrozumiałam. I tak samo w ogóle pojawiło się w ogóle to z tym tematem regeneracji, ponieważ też pracując z Żynią mam też taki w ogóle system w ogóle pracy, że dużo w ogóle pracuję. Na swojej w ogóle intuicji, na możliwościach, które po prostu przede wszystkim są. My oczywiście funkcjonujemy w obliczu pewnych dużych ograniczeń finansowych. Wiele rzeczy, które w ogóle po prostu pokazujemy, nie robimy tego dlatego, że po prostu chcemy to zrobić, tylko dlatego, że jest po prostu splot pewnych w ogóle okoliczności. I tak widzę też rolę kuratorowania takich, takich miejsc jako osoby, która w ogóle po prostu mediuje i sprawdza, co jest po prostu możliwe. No i też. E, e, też, te, też w ogóle ten temat w ogóle regeneracji pojawił się razem z Żynią, że jak zobaczyłam, że ona, że ona w ogóle skradła jednak serca ludzi, że ludzie do nas przychodzą przede wszystkim w ogóle dla Żyni, że, że zrozumieli w ogóle to miejsce dużo bardziej niż nawet my sami na samym początku, jakie mieliśmy oczekiwania, jak sobie wyobrażaliśmy, to myślę, że publiczność zrozumiała tą zwana przez nas kuracjuszami, lepiej zrozumiała w ogóle tę przestrzeń, ale wtedy zaczęłam taki poważny w ogóle research w kierunku regeneracji, czym ona po prostu jest i czym ona może być w ogóle dla dyscypliny projektowej. I właściwie o tym chciałam Wam powiedzieć, tylko strasznie się w ogóle rozgadałam. Szczerze mówiąc i będę musiała jakoś zmierzać w ogóle, ale szczęśliwie e, większość w ogóle po prostu tych rzeczy zawarłam w artykule, który był takim pierwszym artykułem naukowym, recenzowanym, napisanym przeze mnie na temat właśnie projektowania regenerującego e, i też w ogóle po prostu wrocławskich puli irygacyjnych, one zostały opublikowane w magazynie Formy, czyli wydawanym przez Waszą Akademię, e, więc zachęcam Was do, do, do jej lektury w dużej mierze w ogóle takim, taką książką, ale też w ogóle środowiskiem takim intelektualnym, który jest wokół tej książki, którą Wam bardzo polecam. To jest Flourish, książka jest trudno dostępna, ale, ale jest w ogóle bardzo dużo. Jest bardzo fajne podcasty tworzone właśnie przez Sarę Iciokę i Michaela Pawlina. Ona jest um, urbanistką z Singapuru, on jest brytyjskim architektem i oni właśnie opowiadają o paradygmacie regeneracji, i w sumie byli taką o tej regeneracji strasznie dużo się w ogóle sły, słyszy. Ona jest w ogóle bardzo w ogóle w tym momencie modna, ale czy, czy, czy jakoś może inaczej powiem trendująca w, właśnie w tych dyscyplinach projektowych, ale wydaje mi się, że to co oni zawierają w ogóle w swoich opracowaniu, jest w ogóle najciekawsze ze względu na to, że zbierają głosy, które nie są głosami zachodnimi, tylko starają się jednak o pełną reprezentację. I w takim, w największym skrócie jakbym mogła powiedzieć, to jest akurat diagram, który jest inspirowany Bilem Ride'em, taką inną ekipką związaną właśnie z tym paradygmatem regeneracji, Genesis Group. to w ogóle po prostu ten diagram pokazuje, że to co w ogóle po prostu jest, co jest takie różnicujące pomiędzy właśnie tą regeneracją a zrównoważonym rozwojem, to jest po prostu ambicja i też pewne przeformułowanie tego, jak widzimy siebie w otoczeniu naturalnym i jakie tworzymy relacje z innymi sieciami życia. I w tym artykule, w formach opisuje bardzo dokładnie jak w latach 80. pojawiło się pojęcie zrównoważonego rozwoju, jak ono stworzyło dla wielu środowisk pewien jakiś taki w ogóle potencjał, pewnego jakiegoś takiego zwrotu, również w wykorzystaniu w ogóle zasobów, czy w ogóle w różnych jakichś takich praktykach, a bardzo szybko okazało się, że, że ono jest po prostu traktowane jako w ogóle po prostu paradygmat dalej w ogóle wzrostowy, że E, że jest w ogóle rozwojem, ale takim dosyć w ogóle specyficznym. E, tymczasem dla wielu środowisk początkowo ten zrównoważony rozwój miał w ogóle po prostu oznaczać e, przede wszystkim granice, jakby takie działanie w obliczu granic planetarnych, które są e, skończone i które, które są wyczerp na wyczerpaniu. I że to takie słynne powiedzenie o tym, że mm, zrównoważony rozwój to jest w ogóle taki rozwój, który pozwala nam e, zaspokajać swoje potrzeby tak, żeby nie ograniczać zaspokajania potrzeb przyszłych w ogóle pokoleń. Dla wielu środowisk, dla różnych środowisk zaczęło oznaczać w ogóle coś zupełnie innego. I jakkolwiek powiem Wam, że jestem bardzo daleka od tego, żeby uważać, że jest, nie wiem, design regenerujący, czy regeneracyjny, czy jest design ekologiczny, czy design zrównoważony. Tych w ogóle takich e, opisów jest po prostu strasznie w ogóle dużo. Wydaje mi się, że projektowanie ostatecznie jest jedne, ale e, stosuję w ogóle to pojęcie regeneracji po to, żeby zwrócić po prostu pewną jakąś uwagę. Że, że idea zrównoważonego rozwoju wymaga po prostu radykalnej korekty, że, że ona po prostu nie spełnia m, swoich obietnic i jest de facto, jak widzicie tutaj w ogóle na tym diagramie, e, w ramach pewnego jakiegoś takiego business as usual. I wcale nie ogranicza tak bardzo zasobów energetycznych, a przede wszystkim nie tworzy, jakby koncentruje się na minimalizowaniu negatywnych skutków oddziaływania człowieka, zamiast jednak przywracać człowieka, łączyć go z sieciami, innymi sieciami życia. I to, co w ogóle chyba najtrudniej tak w paru słowach w ogóle powiedzieć, tak najkrócej przywraca człowiekowi naturze. Natura jest w ogóle pojęciem bardzo problematycznym. Ciężko w ogóle powiedzieć właściwie, co nam ogóle dzisiaj w ogóle po prostu oznacza, ale jakbym miała ja w ogóle tak w skrócie po prostu powiedzieć, to jest po prostu um, to, to ten, parad to ten paradygmat przede wszystkim regeneracji opiera się na tym, żeby zobaczyć człowieka w układzie w ogóle sił i w relacji w ogóle do e, sieci życia. Ten, to, to pojęcie sieci życia jest w ogóle po prostu istotne. E, Inaczej niż zrównoważony rozwój, który jest jednak no, taką, takim, takim paradygmatem, jednak właśnie rozwojowym i opartym właśnie na e, korzystaniu mm, z natury jako po prostu źródła zasobów. No i też i Cioka i Pawli, no niej też sporo opowiadają w ogóle o historii, e, dlaczego w ogóle po prostu pewne paradygmaty funkcjonują obecnie i jakie one mają w ogóle wpływ na dzisiejszą wytwórczość i tym samym na naszą kulturę materialną. I oczywiście tych w ogóle po osób i mechanizmów jest po prostu wiele. Tutaj chciałam tylko sięgnąć do starego malarstwa i przypomnieć wam dwie postaci, nie wiem, czy kojarzycie, rozpoznajecie w ogóle te postaci, dwie, na, dwa, dwie, dwie postaci na obrazach. Mm -hmm. mm -hmm. Kartezjusz i Francis Bacon. Ja pamiętam ich bardzo dokładnie w ogóle ze swoich w ogóle studiów. Nikogo to jakoś w ogóle nie dziwiło, że Francis Bacon e, wskazywał kobiety na, e, na stos, a Kartezjusz uważał właśnie, że natura jest mechaniczna, jest. No, czuję, że nie muszę wam nic mówić więcej. I e, w, takim, e, w takim, taki, tak jest kilka takich w ogóle obszarów związanych z projektowaniem regenerującym, z e, które jest w ogóle po prostu pewne jakieś takich pojęć, które są, e, które są w ogóle bardzo takie charakterystyczne dla, dla tego ujęcia, do tak pomyślanego projektowania. I to jest, zaczynając od końca, ekonomia obyważanka Na pod, jeden z podcastów właśnie ten Flourish jest właśnie autorka tej koncepcji, Kate Wordsworth, możecie ją sobie też w ogóle po prostu odsłuchać, kiedy oni właśnie też rozmawiają o pewnych jakichś, w ogóle po prostu o tym, jak właśnie to projektowanie mogłoby spełniać właśnie postulaty donatowe partnerstwo z miejscem to jest taka rzecz, którą ja szczególnie e, s, która jest szczególnie dla mnie w ogóle istotna w pracy z, z wrocławskimi polami irygacyjnymi, z miejscem, w którym właśnie pracuję od, od kilku lat. Czas pokazujący, że regeneracja jest sumą regenerujących się ekosystemów, że właściwie każdy z nas miałby E, taką możliwość e, w ogóle przyłączenia się i bycia w ogóle elementem w ogóle tego procesu, że tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy E, żebyśmy tworzyli pewne jakąś taką, no taki tak jakiś ruch, który oddolnie e, wspiera e, ekosystemy właśnie w, w odradzaniu się e, i że są po prostu różne na tego w ogóle po prostu mechanizmy, pewnie już nie zdążę wam o tym dzisiaj opowiedzieć, ale, ale też możecie o tym przeczytać w tym, w tym artykule i wymaga to po prostu też olbrzymiego w ogóle po prostu czasu, że trzeba, to co jest chyba takie w ogóle najtrudniejsze w ogóle w, w tej perspektywie to jest, to, że najczęściej w ogóle projektowanie ma mieć, jesteśmy przyzwyczajeni, że ono jest po prostu czymś takim bardzo konkretnym, e, bardzo takim zracjonalizowanym, bardzo takim też dobrze zarządzonym, no ale też z efektem, którym możemy się zmierzyć w perspektywie swojego życia. E, ten paradygmat regenerujący, jeżeli odnosi się do krajobrazu, tak jak jest w moim przypadku. Jest, jest oczywiście poza, poza doświadczeniem ludzkim. No i chyba takie dwa najważniejsze w ogóle pojęcia to jest posybilizm, czyli taka próba e, ucieczki pomiędzy binarność, e, właśnie po prostu optymizmu i pesymizmu w kierunku po prostu szukania pewnych e, możliwości do ich zaistnienia, e, pewnej jakiejś poprawy i koewolucja, ko czyli właśnie ten taki mm, no, ta, taka po prostu, to takie ujęcie pozwalające człowieka uchwycić jako e, kogoś, kto jest e, właśnie w tym, m, kto jest częścią w ogóle rozwijającej się tej sieci życia. No i tutaj chciałam Wam opowiedzieć o polach irygacyjnych we Wrocławiu. E, tutaj widzicie projekt Kaji Giliwy, która do nas swego też dołączyła. To jest taki obszar, w którym, którym ja zajmuję się we Wrocławiu razem. Z grupą osób artystycznych, projektowych, aktywistycznych, naukowych. Jest to w ogóle taki projekt, który no rozsadził w ogóle po prostu takie moje wyobrażenie, czym może być projekt taki instytucjonalny, jak może wyglądać zaangażowanie projektantów, ich rola w, w takim bardzo złożonym procesie. Jak widzicie, jest to olbrzymi obszar w obszarze Wrocławia. To jest ten zaznaczony na niemiecko, na niebiesko. I może tylko w ogóle po prostu powiem, że jest to dawna oczyszczalnia ścieków, która powstała w Breslau w 1881 roku. Dokładnie 28 czerwca pierwsze właśnie ścieki z Breslau zostały wysłane na te pola rozległe, przyłączone do Breslau. Te zdjęcia pokazują ich, to jak wyglądają po po tych wielu latach, przez 134 34 lata, Polacy czyściły nieczystości, najpierw niemieckie, później polskie. No i jest w nich zawarty pewien jakiś, pewien jakiś dramatyzm, który staramy się w grupie osób rozwiązać, znaleźć też nie wiem, jakieś możliwe, wytworzyć pewne możliwe scenariusze. Obszar, mamy też już pewne jakieś w ogóle, sukcesy, ten obszar, tutaj widzicie ten obszar na starych, na starych mapach, e, ten obszar został, e, został e, uznany, e, trwa procedura e, utworzenia rezerwatu na tych polach, e, ponieważ one w wyniku też e, wylewania ścieków i dostarczania tam bardzo dużych zasobów wodnych, które trafiały tam ze ściekami, e, wytworzyły niesamowite bagno, mokradło. I to jest też taki niesamowity w ogóle paradoks dzisiejszego w ogóle świata, że mokradła są takim najbardziej zagrożonym ekosystemem jednym z najbardziej zagrożonych ekosystemów na świecie wymierają ze względu na antropopresję, a nasze wrocławskie mokradło powstało właśnie w wyniku właśnie tej trwałej ekspozycji ponad stuletniej no i przez taką działalność człowieka. No i jest, są też takim w ogóle po prostu obszarem, który łamią też pewne takie utarte w ogóle schematy, pewne jakieś takie myślenie poza takim binarnym rozpoznaniem natury i kultury, bo są w ogóle bardzo bogatym ekosystemem, e, potwierdzonym ekspertyzą przyrodniczą, a jednocześnie m, są w ogóle po prostu czymś, co powstało w wyniku działalności człowieka. E, I są rozważane jako, w ogóle po prostu tworzą jakąś taką biografię takiego tak zwanego nowego ekosystemu, który, no, któremu należy dać jakąś szansę. Po prawej stronie widzicie zdjęcie ich projektanta. Eduarda Vibe to jest człowiek, który zakładał różne oczyszczalnie ścieków, bo one tak wyglądały, zanim stały się takie konwencjonalne, jak te, jak znamy z dzisiejszych czasów. To wyglądały właśnie tak. Oczyszczano nasze ścieki siłami natury przy wykorzystaniu bardzo prostych technologii. I właściwie można powiedzieć, że jest to taki. Mm, no, taka protoekologia, że mniej więcej wtedy, kiedy, e, kiedy powstawały pierwsze towarzystwa ekologiczne pod koniec XIX wieków, to ta technologia bardzo mocno się e, rozwinęła e, i po prostu ich takim celem było to, żeby ścieki, e, które trafiały wcześniej do rzek, e, były wstępnie oczyszczane. I tutaj już tak tylko w ogóle naprawdę szybciutko w ogóle przelecę. Pokażę mniej więcej, jak z tym pracujemy. E, myślimy o tych polach w kategoriach sanatorium, takiego sanatorium międzygatunkowego, ale też w kontekście kontinuum. To jest coś, co już może zasugerowałam przy okazji tych wrócowskich cyfr taborowych. E, Wrocław ma bardzo skomplikowaną historię, bardzo mocno taką przeciętą w 1945 roku. E, właściwie chyba jesteśmy takim pierwszym pokoleniem, które potrafi w sposób całościowy spojrzeć e, na historię tego miejsca e, i chcemy wyjść poza taką binarną opozycję Breslau-Wrocław. No, ale też zależy nam na wskazaniu takich nie wiem, bohaterów, jak na przykład ptaki, które, e, które no, są takim, świadczą właśnie o kontinuum tego mm, naszego miasta. Tutaj po lewej stronie jest podróżniczek, taki ptak, który występuje na wrocławskich polach irygacyjnych i był e, obserwowany już przed I wojną światową. I jest to w sumie takie urzekające, że wymieniły się systemy polityczne, zmienił się w ogóle całkowicie świat, język i były dekrety i wyburzano wszelkie przejawy niemieckiej obecności, ale w ogóle po prostu są cały czas jakieś elementy trwałe i nie chodzi tutaj o hale stulecia ani ratusz, tylko właśnie jest to infrastruktura oraz właśnie życie przyrodnicze. Ale to kontynuum jest też właśnie w tym, o czym wam powiedziałem, takim wyjściu poza E, takie w ogóle po prostu myślenie o projekcie jako czymś, co ma swój początek e, i koniec, co się odbywa o jakiejś określonej porze dnia albo pory roku, e, które jest nastawione na takie mm, wyjście poza w ogóle swoją perspektywę ludzką, na zrozumienie poza, też takie pozaludzkie. E, I tutaj korzystamy z różnych e, narzędzi, przede wszystkim z słuchania jako takiej metodologii, która w moim odczuciu ma taki największy potencjał właśnie wspólnotowy. Chciałam Wam opowiedzieć jeszcze o wyobraźni, chociaż czuję, że nie muszę Wam tego w ogóle mówić, ale o tym, o wystawie, która może być po prostu zestawem pewnych w ogóle scenariuszy, o smrodzie tego miejsca, jako czymś, co może być wyzwalające, i o kolekcji perfum, które. E, tworzą e, taki zielnik i jest, jest czymś innym niż robienie ekspertyzy przyrodniczej polegającej na słupkach, ale właśnie m, przy wykorzystywaniu takich uwodzących technologii, jak na przykład perfumiarstwo, może opowiadać e, tą skomplikowaną historię i zwracać uwagę o budowaniu społecznego archiwum, e, mapowaniu takiej głębokiej historii tego, tego miejsca i ruchów aktywistycznych sięgających lat 70. -tych. No ale przede wszystkim o wiedzy, której udało nam się w ogóle też e, uzyskać, udało mi się uzyskać. To są pola irygacyjne z Barking. Tak się uważało zawsze, że jest to technologia, która powstała w Wielkiej Brytanii. No a dzisiaj wiemy, że ta wiedza też również wymaga zdekolonializowania. I tutaj macie przykład oczyszczalni ścieków, która jest takim no, moim wielkim marzeniem, żeby, żeby ją odwiedzić. To jest, w, to jest East Kalkuta. I to są też oczyszczalnia ścieków, która właśnie jest dokładnie tymi samymi metodami uprawiana. No i też to jest taki w ogóle początek takiego w ogóle mojego researchu, który właśnie realizuje na temat takiego wykorzystania tradycyjnej wiedzy ekologicznej, która jest w ogóle też taką technologią, no, która mówi o technologiach zrozumiałych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, takich w ogóle tworzących, w ogóle po prostu ucieleśniających się w ogóle po prostu w różnych jakichś praktykach. I tutaj nie wiem czy znacie już tą książkę, ona jest w niektórych kręgach po prostu już wręcz kultowa. Low Tech Design by Radical Indigenism i to jest Julie Watson, to jest też taka projektantka, która zrobiła taki bardzo bogaty research na świecie prezentując prezentując różne właśnie, takie takiego przykładu nie przemysłowego designu, ale takiego, właśnie, takiego projektowania, które opiera, opiera się właśnie na przekazywanej wiedzy z pokolenia na pokolenia. Upatruje się, że w kontekście krajobrazu to są takie rozwiązania, które mają największy potencjał i że jest tam w ogóle po prostu ukryta wiedza i wymaga ona po prostu też pewnego albo zwrócenia narzędzi tym ludziom do tego, żeby mogli naprawić to, co, to, co zostało zniszczone, albo też takie nauki w ogóle po prostu od tych ludzi i, mm, i tym samym, nie wiem, takiego po prostu uhonorowania i może w ogóle po prostu też wyrównania pewnych jakichś takich w ogóle nierówności społecznych. Tutaj po lewej stronie jest taka książka po prostu nie, nie, niesamowita, takiego koleśa, który się nazywa Drum... Jozi Gosz i on nazywany był właśnie takim Wetland Warrior, właśnie z Kalkuty, on odnalazł właśnie te te, te oczyszczalnie, bo mimo, że Kalkuta jest wielkim miastem, to nie wiedziały, nikt nie wiedział w ogóle jak oczyszczane są w ogóle ich ścieki. Ale żeby też w ogóle nie popadać za bardzo też w jakieś takie bardzo proste w ogóle rozwiązania, to tutaj na przykładzie Werry Switch Farm w Melbourne, to jest też główna oczyszczalnia ścieków w Melbourne, która z kolei e, tworzy pewien rodzaj w ogóle hybrydy. I muszę powiedzieć, że to jest jakaś taka rzecz, w której widzę w tym momencie największy potencjał, też właśnie jako dla dyscyplin projektowych, że one niekoniecznie muszą być e, super analogowe, i niekoniecznie muszą wywiązać się nie wiem, z jakimiś bardzo niskimi technologiami, że one mogą być rodzajem w ogóle hybrydy, czyli E, rozwią stosować rozwiązania, które znane są od pokoleń, e, które są właśnie tak należą do takiej tradycyjnej wiedzy ekologicznej, ale też wykorzystywania nowoczesnych technologii do tego, żeby, żeby tworzyć właśnie takie hybrydy, które, które się wspierają. No i tutaj koniec zakończę w ogóle w pokrzywach. Zostało nam jeszcze 10 minut i jestem. Mm, dziękuję Wam za tę możliwość e, w ogóle w podzielenia się z Wami tą. E, tą tą wycieczką sentymentalną i jestem ciekawa waszych pytań. Dzięki wielkie Katarzyna za fascynujący wykład. Myślę, że jest wiele wątków, które aż prosiłoby się, żeby je pociągnąć, ale na początek oczywiście tutaj zaproszę, jeśli ktoś chce o coś spytać, to Mnie to w ogóle zaskoczyło, że powiedziałeś, że Kraków jest uprzywilejowany projektowo, bo mam takie poczucie, że, że jakoś nieszczególnie. W sensie ja jestem z, z właśnie tutaj z WFP z Wydziału Form przemysłowych i jakoś tak, no, teraz nam się teraz dostaliśmy wystawę przedmioty, która, ale wcześniej jakby nie było tutaj tak naprawdę żadnych takich instytucji ani miejsc w ogóle, które by jakkolwiek pokazywały design tak, oprócz pojedynczych akcji, oprócz jakiejś tam właśnie wiem, sztuka do rzeczy. Yy, I mimo, że teraz na przykład formy dość fajnie działają, to wydaje mi się, że ta obecność online'owa trochę gdzieś tam, że brakuje takiej jakby miejsc, żeby, żeby właśnie działać tak jak... jak yy. I, i, I ciekawi mnie to, jak, jak, jakie masz spojrzenie na, też na uczelnie projektowe i ich mieszanie się z, yy, z jakby z instytucjami kultury, bo mam takie poczucie, przynajmniej od nas, że projektanci nie, nie dostają. Osoby, które. Ta edukacja jest bardzo trudna, bo próbuje się bardzo wiele różnych umiejętności, nie wiem, takich bardzo klasycznych, ale też cyfrowych, takich, żeby ci ludzie mogli się potem odnaleźć na przykład na rynku, gdzie, nie wiem, króluje UX i branding i tak dalej. Próbuje się to gdzieś tam razem wszystko zrobić i ludzie ostatecznie też mimo, że czasami mogą podejmować super fajne tematy na studiach, to potem ostatecznie wracają do kultury korporacyjnej, bo po prostu nie mają takich możliwości. I zastanawiam mnie, czy, czy jest na to jakaś nadzieja, i czy, czy widzisz takie punkty styku, które gdzieś tam ciekawie się zapowiadają w, w, w współpracy uczelni, nawet w jakichś projektach badawczych, czy czymś takim? No, Zapraszam serdecznie w ogóle do Laboratorium Badań nad Szczęściem. To może nawet takie na, na przetestowanie po prostu jakieś. E jakichś takich nowych e, formatów. E, w, w, w ogóle temat edukacji e, projektowej to jest w ogóle bardzo duży, skomplikowany temat i obydwie chyba czujemy, że wymaga w ogóle po prostu jakiejś rewizji. Pamiętam, że zapytałam się tego Jana Boelna, e, kuratora e, Atelier Luma, jaki jest jego e, no, jest jest jego, jego, jest jego taka perspektywa edukacyjna, bo on jest odpowiedzialny właśnie za, za funkcjonowanie tego miejsca. I on mi powiedział taką w ogóle rzecz, która mnie strasznie strasznie ucieszyła i otworzyła mi oczy, że nie ma innej możliwości nauczania się designu, jeżeli w ogóle poza, poza robieniem designu, że to, to się tym po prostu, to chyba trochę też jest w ogóle jednak w sztukach wizualnych teraz myślę, że to jest w ogóle po prostu coś takiego, co po prostu polega na ciągłym po prostu na, ciągłej, na ciągłej pracy. Taka rzecz, o której nie powiedziałam tutaj. To wydaje mi się też, że to są w ogóle te zespoły projektowe, które i taki wielki w ogóle potencjał związany z, z różnymi wyzwaniami, które, które prędzej czy później będą e, regulaminowo wprowadzane. Nie wiem, adaptacja do zmiany klimatu stanie się pewnym e, jakimś w ogóle po prostu działaniem, które nasze urzędy prędzej czy później zaczną w ogóle po prostu robić. W większości samorządów to się już po prostu odbywa. I ja tutaj widzę przede wszystkim rolę dla projektantów, tylko że nikt, on, nikt o nas nie pomyśli za nas. To znaczy my musimy sami się po prostu, sami się u to upominać i musimy tworzyć różne koalicje, musimy wychodzić, no sami same sobie szukać cały czas w ogóle roboty i że to jest, to jest, to jest to. Jak było na przykład z wrocławskimi polami irygacyjnymi, no to przecież nie przyszło nigdy do nas żadne polecenie z Urzędu Miasta, żebyśmy wymyśliły coś na temat związanego, co mogłybyśmy w ogóle zrobić, jak mogłybyśmy poruszyć, zbudować jakąś społeczność wokół tego projektu i tak dalej. To była taka w ogóle po prostu rzecz, która odbyła się w gronie kilku osób. Tam też były w ogóle osoby projektowe, przez co ja też miałam jakiś w ogóle od razu, no mogłam po prostu się przyjrzeć w ogóle co się tam w ogóle po prostu dzieje i siłą rzeczy przez to, że projektantka była w, w zespole, no to siłą rzeczy też w ogóle pewne jakieś takie pytania projektowe tam były, były stawiane, ale nie odbyłoby się, gdyby nie. Gdyby, gdyby nie. Nie, nie, taki nie niestety, <grymne> to jest najtrudniejsze, ale też najfajniejsze moim zdaniem i e, tutaj też taka te, te Susanna Jelewicz bardzo fajnie pisze w ogóle o tej przyszłości projektantek i projektantów mówiąc o tym, że to będą osoby przede wszystkim aktywistyczne, że tutaj w jakimś sensie wrócimy do tych lat 60. -tych i 70., znowu XX wieku, że przewartościuje się to, ale teraz na zupełnie innych zasadach, bo my już po prostu wiemy, że my musimy Musimy ze sobą współpracować. I to my na szczęście już umiemy też robić, że potrafimy, że ten mit takiego samotnego projektanta, który jest, nie wiem, star projektantem i tak dalej, że to już w ogóle po prostu minęło. I teraz te, te problemy są tak skomplikowane, że one wymagają po prostu bardzo takiego już złożonego środowiska osób ze sobą współpracujących i wierzę się też w różnych tam, opiniach, z którymi ja się stykam, no, że projektantki, projektanci mają do tego największe predyspozycje z, z racji tego, że łączą najczęściej takie znowu ambiwalentne kompetencje, że z jednej strony są osobami bardzo kreatywnymi, e, twórczymi, a z drugiej strony są też osobami bardzo ogarniętymi w sensie w jakichś procedurach na przykład, że coś muszą doprowadzić do końca na przykład, nie? Albo że muszą zadać pytanie, że są otwarci, że konfrontacja z innymi osobami ich nie peszy, że, to jest, że projektowanie to jest zawsze jakaś negocjacja. Więc czekają nas ciężkie czasy, ale wydaje mi się, że to są w ogóle bardzo dobre czasy dla zawodu projektanta. Dzięki. Jeszcze tak właśnie teraz mi się skojarzyła taka książka Rubena Patera, Capslock, właśnie o stykach. Projektowania graficznego i kapitalizmu, i on tam, jakby całą oś pisania, ja nie czytam te książki, ale dziękuję. Przy, przy... to jest hmm. bardzo, bardzo fajne to w ogóle wydawnictwo Wallis, wszystko by można kupić. E, ale właśnie to jest y, fajne, bo on tam opisuje jakby takie tożsamości projektanta, jako skryby, jako sprzedawcy, jako hmm. aktywisty i tak dalej. I też właśnie może to jest też jakieś rozwiązanie dla takich osób, które próbują. Czyli on pisze o swoim doświadczeniu komercyjnym, ale też krytycznym, bo po prostu no inaczej się nie da, że jakby po prostu trzeba się jakoś przecierać, żeby przetrwać w tym. W tym rynku zdobywać to doświadczenie, zarówno komercyjne, jak jakieś takie. Ja tak myślałam sobie dzisiaj, że pewnie w ogóle pójdzie, bo w jakimś si siłą rzeczy zawsze w ogóle najłatwiej jest mi namawiać projektantki, projektantów do tego, żeby współpracowały z kulturą, żeby w ogóle wybierały pewne jakieś takie zawody, które dają im pewne jakieś możliwości uniknięcia rynku. Mhm. Ale wydaje mi się, że ten rynek też się sam nie. Um, no sam się w ogóle nie zweryfikuje i sam się nie, nie naprawi i ja na przykład jestem już dzisiaj po tych kilkunastu latach, e, jak sobie też tego papanka teraz w ogóle przypomniałam, to ja jednak jestem, w te, że, ja bym nie prze, że ja bym nie przekreślała tego środowiska komercyjnego i nie przekreślałabym środowiska przede wszystkim przemysłowego, że, na, że, właśnie, że, na, że my jesteśmy tam bardzo potrzebne i że my musimy się tam w ogóle pchać. To na przykład laboratorium badań nad szczęściem jest pomyślane tak, żeby tworzyć takie zespoły, które są złożone ze środowisk na aktywistycznych, naukowych, projektowych, ale też właśnie komercjalizujących w ogóle to, że ta korekta kapitalizmu ona po prostu ma szansę się wydarzyć tylko i wyłącznie przy, przy naszym udziale. No jedyne co właśnie myślę, że ten problem jest taki, że jeżeli mamy jakby, nie wiem, agencję reklamową i mamy tak. po prostu produkować content ciągle, no. to, to, to słowo jest chyba jakimś takim, takim no. koszmarem, czyli właśnie projektant, który generuje różnego rodzaju atrakcyjny content, to, to tutaj właśnie to nie jest trochę przestrzeń zmiany, tylko generowanie. No, to prawda. Dobra, dziękuję, nie zajmuję już przestrzeń. Dziękuję, bo mega ciekawy wykład i y, jak zwykle bywa, grzeje w sobie takie pytanie i ono już częściowo jest zadane i, i, i się pojawia odpowiedź. Y, a trzeba powiedzieć, że czasami jest bardzo frustrujące w instytucjach ten, jest frustrujący ten brak zwinności instytucjonalnej i ten i ten taki y, Lag między zjawiskiem, nie chcę powiedzieć na rynku, w świecie jakiegoś przedmiotu i nauczaniem, czyli ten brak z a z drugiej strony również taki brak pamięci instytucjonalnej. To, co się dzieje ciekawego, na przykład, no nie wiem, czy pani wie, że pani wydział gościł, teoretyka designu Wiktora Margolina, który ma pomysły w jakimś sensie równoległe do, 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 do papanka i, yy, i ponieważ mimo wszystko dążę do, do zadania jakiegoś pytania, to, to yy, yy, przypominam sobie, bardzo duży wpływ na mnie miały jego słowa, yy, kiedy mówił, że projektant yy, stoi w takiej, w takiej pozycji między światem, takiej, jaki jest i światem, jaki powinien być i że, że projektant powinien zająć, y, osoba projektująca powinna zająć tą y, pozycję, która w sumie jest pozycją władzy. I, i y, Jestem ciekaw, jakby się Pani odniosła do takiego gradientu między y, tworzeniem sobie szans, okazji i tak dalej. Może to nie jest jeden, może to nie jest jeden wektor z jednej strony, a, a, a zajmowaniem pozycji władzy takie, jakie one, dzisiaj, takie jak one są dzisiaj skonfigurowane, a takim, może miejscami, takimi mieliznami y, y, getoizacji jakiegoś czy, 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 czy eskapizmu takiego, kiedy, kiedy właściwie przestaje działania projektanta przestają mieć konsekwencje tak naprawdę, bo, bo uciekają w jakiś teren, gdzie tylko i wyłącznie hmm. mogą osiąść. Tak. No, ja miałam bardzo podobne spostrzeżenia w momencie, kiedy gdzieś się żegnałam z tym designem spekulatywnym. Znowu, no, design ekologiczny, regenerujący, spekulatywny, design jest oczywiście jeden, ale że gdzieś w pewnym momencie czułam, że muszę się w ogóle z tym pożegnać z taką perspektywą, mimo tego, że ona była zaszczytna i ważna i potrzebna i dalej, dalej wierzę w ogóle w spekulacje. Uważam, że, 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 że ona jest kluczowa w procesie projektowym, ale że, 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 że pozycja krytyczna to jest po prostu coś niewystarczającego i że ten roz, roz, rozkład władzy jest tak bardzo mocno przez kulturę materialną konstytuowany, utrzymywany, że się tworzy pewne jakieś status quo i że mamy tyle w ogóle obszarów, które wymagają doprojektowania, przeprojektowania reprezentacji w kulturze materialnej, że e, że, 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 zostawił, że, no, że że potrzebujemy, że ja potrzebuję takiej po prostu sprawczości, jakiejś wyko, wykonalności. Nie wiem, czy odpowiadam dokładnie na, na pana pytanie, czy to, to, o to o to Panu dokładnie chodziło, ale wydaje mi się, że e, konsekwencje projektantów są zawsze, po prostu będą, ale w takim procesie przeprojektowania, doprojektowywania, negocjowania pewnych rzeczy, no to jest tylko i wyłącznie jakaś jedyna droga, którą, którą widzę. Dziękuję, dokładnie jakoś o to mi chodzi o mnie. Fascynują w ogóle takie zjawiska, jak bardzo znana i kultywowana u nas postać pawłowskiego. Yy, albo yy, yy, tak zwana polska szkoła plakatu. To, to są takie zjawiska, które nie można u, yy, odmówić jakiegoś powiedziałbym, uroku, ale nie można nie widzieć, że yy, te fenomeny, osoba, ta twórczość działa, yy, funkcjonowały w pewnej próżni. Yy, tak, obok yy, yy, dział się świat yy, przemysłu i tam nie wiem, co tam się. Wszystkiego działo, a, a to wszystko miało swój, miało swój wdzięk, ale również swój ogromny stopień izolacji od, od, od życia tak. faktycznego. Mm -hmm. I taką w, w wykładzie dzisiejszym bardzo ciekawą ilustracją zderzenia, takiego bulldożera po prostu z, z pomysłem designera, to, to jest ta multiplikacja przez chińską machinę mm -hmm. militarno-przemysłowo mm -hmm. po prostu nie wiem, ideologiczno-polityczno-walcową zderzenie z tym, z, tym, z tym biednym klipsem, tak, z tak. którego już został, został wywrócony po prostu przez kapitalizm jak ręka wy, wyciągnięty na drugą stronę z taką siłą jakby nie wiem, jakby koparka tak. walnęła w ten, tak. w ten pomysł, i, i gdzie jest miejsce. Nie? I, no, więc do, 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 dokładnie o to mi chodziło. Nie? No ale ja myślę, że ta, tam, że ta izolacja też jest y, jakaś y, taka niezmienna. I za, za, zawsze mnie y, dzisiaj będę trzymać tej ambiwalencji. Bo ona jest. Ona mi coś w ogóle opisuje, coś, pomaga mi coś się zrozumieć. Bo jak tak, tak myślę sobie o rewolucji przemysłowej, o tym, jak design powstawał, jakie były jego początkowe deklaracje, i czemu to miało w ogóle służyć, to miało służyć jednak w ogóle czemuś, nie wiem, no, demokratycznemu przede wszystkim. To miało być narzędzie demokratyzujące dostęp do, do dóbr, a skończyło się katastrofą. I nie mówię o tym, że design jest, że projektanci są głównymi jakimiś winowajcami w ogóle tego, ale w jakimś sensie przez bardzo długi czas te wrogie środowiska, które chciały podejmować i chciały... Zwracać uwagę na, na ten aspekt, były bojkotowane. No, e, papanek, e, uważam, że słusznie niektóre, nie, niektóre krytyki na niego spadły, bo on też w ogóle w wielu rzeczach i dzisiaj to o tym już wiemy, że on wiele rzeczy przefałszowywał i sobie pozwalał na, co jest dla mnie nawet super okej, okay, bo to jest taka w ogóle. On jednak był w dużej mierze publicystą, ale z drugiej strony ten hejt, który na niego spotkał, i jak, jak bardzo był w ogóle jednak e, nie wiem. Jak, jak wiele w ogóle środowisk się od niego odwróciło, to, to, jest, to, jest, to jest po prostu nie, nie, niewiarygodne, nie? Że, to, że to był taki, taki poziom wyparcia. Ale do dzisiaj wydaje mi się, że, że ten świat jest, że ten świat w ogóle projektów no właśnie jest taki. Jest ten taki w ogóle świat tego designu i ten świat tworzenia po prostu się rzeczy takimi, jakimi one są i tego w sumie prawdziwego designu. No nie wiem, teraz już tak trochę w ogóle klucz, ale wiecie mi o co mi chodzi? O tej po prostu cały czas w ogóle jestem w tej Emilce i cały czas widzę w ogóle te kolorowe lampki i te w ogóle piękne w ogóle gadżety i w ogóle te wszystkie w ogóle po prostu rzeczy, które w jakimś sensie rymują się z tym, co było już w ogóle po prostu na Zachodzie i co w jakiś sposób tworzyło, wypełniało w ogóle jakąś tą lukę, a po środku w ogóle te wszystkie w ogóle po prostu meble prezentowane w Emilce. mi że zrobiło to na mnie totalne w ogóle wrażenie. Albo podobna rzecz na arenie w Poznaniu, byłam kiedyś na, na festiwalu, to wok był współproducentem tego i też w ogóle taki business as usual na wielkiej w ogóle hali, tam właśnie w poznańskich targach i taka malutka, w ogóle przestrzeń wydzielona, tak pięknie zaaranżowana i tacy piękni ludzie, tak pięknie mówiący o tych wielkich, zaszczytnych w ogóle rzeczach, ale taka wioska galicyjska w obliczu takiego, takiej wielkiej armii. Więc zawsze to, to takie, to takie nie, to taka nieprzykładalność tych światów cały czas jest dla mnie jakimś, jakimś zaskoczeniem, ale myślę, że aktywność jest jakąś receptą na to czyli właśnie to takie stymulowanie i samo działanie, wchodzenie w różne środowiska, wyzbywanie się też pewnych jakichś, nie wiem. Jedna z takich najfajniejszych w ogóle osób, które ja znam w designie, Agata Nowotny, nie jest już kuratorką designu, nie zajmuje się takimi niszowymi rzeczami w ogóle jak, jak, jak my, a... Ale pracuje w ogóle w banku i wydaje mi się, że robi świetną robotę, bo wprowadza dużo intersekcji, wprowadza dużo w ogóle jakiegoś myślenia równościowego. Kiedy robi w ogóle UX, to myśli w ogóle o grupach niedoreprezentowanych i tak dalej, więc to, to jest właśnie po prostu to. Myślę, że nie ma się co na co na co w ogóle po prostu obrażać. Mnie zaintrygował ten wątek, jak powiedziałaś, że musimy się pożegnać z komfortem, mm. i zastanawiam się, czy są jakieś mogłabyś podać jakiś przykład takiego działania projektowego, żebym już się mogła przygotować na to, coś nastąpi, czy mam jakiś bardzo gruby kombinezon, czy, czy jakby co to znaczy, że pożegnanie z komfortem, oprócz tego, że czy no, no, mieszkanie już nie są na stałej temperaturze, przynajmniej w Polsce, bo nie większość nie ma klimatyzacji, więc w lato jest bardzo gorąco, za to w zimę jest cieplutko. Czy właśnie iglo, jakby, jakie tutaj są rozwiązania proponowane? No, chyba takim jak, jak, jak pojawiło się to pojęcie komfortocenu e, zaproponowane przez Barbera, zresztą właśnie w autoportrecie, w którym z numerze e, było właśnie prezentowane ten jego tekst po komfortocenie. I on opowiada, on snuje taki obraz świata, który no w ogóle dzieli go na różne w ogóle strefy w ogóle wpływów. No i my oczywiście jesteśmy w tym, w tym, w tym uprzywilejowanym świecie, gdzie, ten, gdzie ta produkcja komfortu kosztem środowiska naturalnego i nie wiem, życia codziennego osób mniej uprzywilejowanych odbywa się. No to takim głównym teraz takim tematem jest klimatyzacja że to jest taka rzecz, która kojarzy się najbardziej w ogóle z tym takim w ogóle ruchem. Nie? Ale tutaj klimatyzacja, w ogóle, w ogóle po prostu ciepłota, że będzie po prostu gorąco i że nie będziemy, że mamy w ogóle tak pobudowane budowle, które jednak, no w mieszkaniach nie, ale na przykład w biurach, w większości biur, biur no to jednak w ogóle okna są nieotwieralne, i są one wypełnione klimatyzacją. Nie? Więc to, to, to jest chyba klimatyzacja jest teraz takim numer jeden e, wszędzie i różne jakieś takie działanie na poziomie wytwarzania takiego mikroklimatu, które będą tworzyły w ogóle jakąś taką aurę, czegoś, co może być w jakimś sensie w ogóle jakimś, jakąś ulgą. No, ale tutaj zaczynają się w ogóle negocjacje, bo na przykład w, to teraz przygotowujemy się do remontu galerii, i ten temat oczywiście chcielibyśmy zaadaptować galerię do. Do, do tych w ogóle wszystkich w ogóle przyszłych scenariuszy. Chcielibyśmy w sposób naturalny w ogóle po prostu w ogóle chłodzić, wykorzystywać różne jakieś analogowe rozwiązania niskoenergetyczne i tak dalej. No ale takie w ogóle, potem jest w ogóle pytanie, czy na przykład instytucje publiczne na przykład powinny też zrezygnować. Czy w pierwszym czy w pierwszym ten... Łatwo jest powiedzieć, jak myślimy o tych ludziach z biura. No dobra, niech oni się przegrzewają. Tak. Chcieli te szklane, szklane domy, to je mają, ale tak. później, ups, ale my to Korzystam z klimatyzacji tylko w muzeach na przykład albo w galeriach. Tak. Matejko, który się przegrzeje. Tak. I co dalej? No. W Krakowie wielkie pytanie. Myślę, że taką kolejną rzeczą będzie jedzenie na przykład. Nie? Dostęp w ogóle do, do, do żywności, do zdrowej żywności w takiej. To, to będzie jakiś kolejny też, też jakiś taki temat, z którym będziemy się mierzyć. Ale zdrowa żywność, że jest nie Eko, czy? że no, to luksus jest, to już jest, luksu, już jest teraz luksus, nie? No. O, super. Ja już nie zamówiłam. W ciemno. Dobra. Dobrze. E, jeśli nie ma jakiś jeszcze pytań, to proponuję proponuję, żeby ewentualne, jeśli coś przyjdzie do głowy, to już w kuluarach Super, dziękuję wam bardzo. nagrania. E, bardzo dziękuję za aktywność, za udział e, e, w całym cyklu i tutaj Karol e, Katarzyna jeszcze raz. A ja tutaj e, bardzo dziękuję Karolina tak. za, za, e, za, za, za zaproszenie, bo dzięki temu też miałam taką możliwość, może trochę na rozwlekle, wybaczcie mi, jeżeli to było, ale tak jak tak chciałam, jestem na etapie w ogóle też pewnych zmian i potrzebowałam Właśnie, też to takiego... Też ale może w kuluarach? Nie, no mogę Wam powiedzieć oficjalnie, że, że, że właśnie no zostałam wicedyrektorką we Wławrocław i, i tym samym. No i moim zadaniem będzie też przygotowanie, dlatego że jako instytucja budujemy, teraz budujemy tworzymy w ogóle taką siedzibę nową, docelową i ona będzie w starym takim magazynie przy parku. Żeby było śmiesznie, park się nazywa imienia Lesława Węgrzynowskiego. To był taki człowiek, który w ogóle zakładał różne senatoria powojenne, więc ten, ten wątek sanatoryjny gdzieś będziemy kontynuować. To jest w takim starym obiekcie i też chcemy, chcemy za, zarówno ten taki obszar, chcemy zatrudnić na przykład osoby, która będzie kuratorować przyrodę, bo tam będzie duży park, będzie też obszar takiej zieleni, który chcemy zrobić. No i chcemy też to zrobić. Wszystko w jakichś takich standardach, które będą wykorzystywać różne niskie technologie, też je promować, ale też wysokie technologie. Gdzieś tak w ogóle po prostu jakoś kombinować. Więc tym co będę się zajmować teraz. Mam nadzieję, że cały czas polami irygacyjnymi no i, no i programem BWA by Wrocław. A galeria design, co zostanie ogłoszone jesienią, gdy będziemy wiedzieć czy Uda nam się zdobyć dofinansowanie na remont. Jeżeli nie uda się, to konkurs na kuratorkę, kuratora, designu będziemy ogłaszać jesienią, a jeżeli się, jeżeli, jeżeli się nie uda, to będziemy jesienią, a jeżeli się nie uda, to będziemy rekrutować w późniejszym terminie właśnie jakąś osobę. Szkoda, że to nie jest online, to już od razu mówię. <głosy> <głosy> Ludzie mogliby się <noise> przygotować. Super, ja mam kciuki. Dziękuję. Dzięki, dzięki. Za fascynujący wykład. Dzięki, dzięki Karolina.